Hej, z tej strony witam was z Dungeon & Dragons 7, kreciku z My Forbidden World, co to dobra. Pora na bonusy, zacznijmy może od Lava Tower. No, oczywiście mamy tutaj... ukłon w stronę Icy Tower. Znanej gry, w której musieliśmy jako DJ Harold i jego przyjaciele dostać się jak najwyżej w wieży. No i cóż, co jakiś czas robi się coraz szybciej. I co 100 pięter wygląd się zmienia, co zresztą mobilizuje do walki dalszej. No jak widać, tutaj wygląd się zmienił. No dawno już nie grałem w Icy Tower i nie byłem nigdy w nim jakiś specjalnie dobry. Ale miło spędziłem z nim czas, tak więc narzekać na niego nie mogę. O, kurczę, jest taki problem z Majofewa, że jak na krawędzi się próbuje skoczyć, to można się ześliznąć, więc trzeba uważać. O, właśnie, coś takiego. Nutka, co leci w tle, jest bodajże z Aimena 2. Nie pamiętam, gdzie dokładnie leciała, ale na 80% wydaje mi się, że jest z Aimena 2. Wiem, o 20% za mało. Nie pamiętam już dokładnie rank. Chyba było Sweet, Good, nie wiem. Na pewno było jeszcze Wow, Super, Amazing, No Way. Już tak dokładnie to nie powiem, niestety. I taki... jak widać, lawa przewija się coraz szybciej. Natomiast w sumie, jak ktoś nie grał w Icy Tower, to może nawet nie wiedzieć, o co chodzi z tym właśnie zagarem. Bo tam było jeszcze powiedziane hell up, no to tak, no to natomiast tutaj, no to na początku nawet nie widać, że ta lawa się przesuwa szybciej. Dobra, mamy tutaj 300. No skacząc w ten sposób raczej się nie uratuję. Mój Boże. Muzyka się zmieniła. W dodatku teraz czas jest nieskończony, czyli to już jest maksymalna prędkość. No chyba tak. Nie było tak znowu źle. Aczkolwiek nie wiem, czy to w ogóle zapisuje wynik, bo tak sobie sprawdzałem wcześniej mniej więcej tę minigrę. Żeby nie wypaść tak znowu źle. I też się przyzwyczaić do fizyki, bo tutaj tak trochę inaczej jest niż Icy Tower. Wydaje mi się, że platformy tak jakby bardziej nas porywały niż Icy Tower. W sensie, no... może się czasem wydawać, że w życiu nie doskoczymy do platformy, a jednak, no właśnie, coś takiego. Myślałem, że wyląduję niżej, a platforma jednak mnie porywała. A jak już doszedłem tam ponad 300, fajnie byłoby dojść. Do 400. Zobaczyć, jak to tam wygląda. A, no i właśnie, to jest właśnie coś takiego, chciałem doskoczyć tam, ale mnie tamta pływała, no i cóż. Ale co tam, nic nie tracę. Żyć mam ile chcę, aczkolwiek nie wiem, czy się zapisuje wynik, bo właśnie mówiłem już, że sprawdzałem wcześniej, a miałem jak widać, że niby 0 punktów, więc nie wiem. Wow! No właśnie, jak widać, kombosy znacznie nam pomagają dostać się wyżej, aczkolwiek wiadomo, jest też pewne ryzyko związane z nabijaniem kombosów. Czy na przykład nie spadniemy do lawy przez przypadek, aczkolwiek tak skacząc co platformę po prostu bez kombosów raczej daleko nie zajdziemy. Nie wiem w końcu, czy Sweet jest mocniejsze, czy Good. W sumie Good brzmi słabiej od
sweet, no w sensie good to tak po prostu, dobra, no siadaj, minus 4, a sweet to tak słodko. A no tutaj no trochę źle oceniłem odległość, ale jakoś przeżyłem jeszcze. A no i nie doskoczyłem. Znaczy chciałem skoczyć, ale nie skoczyłem. Może tak. No bo jakoś tak dziwnie to działa niekiedy z tym skokiem w tej minigrze. Ale minigra fajna. No jak widać, jak umrzemy, to po prostu umieramy i się wczytuje znowu, więc nie wiem. Fajnie byłoby, jakby było jak Mario Minix. Czy chcesz zagrać ponownie, czy wrócić do hubu, a tak to musimy na własną rękę, ale dobra. A, to pewnie jeszcze w jakiejś wersji Mister coś zmienił. Aktualnie gram na wersji 3.06, bo Mister Przemysł musiał zmienić parę błędów. No właśnie, polecam nie próbować skakać z krawędzi. Jak już skakać, to po prostu na środku, no. No i powinno być lepiej. A i przy okazji warto zaznaczyć, że lawa nie zacznie na nas gonić, dopóki nie opuścimy tego wyznaczonego miejsca. Nie pamiętam, na której to platformie było. Kiedyś to sprawdzałem w oryginalnym Icy Tower. No ale w każdym razie możemy na początku się majać, sprawdzić sobie, jak to wszystko wygląda i dopiero później przejść do działania. Więc miło, że Mister Przemysł zauważył takie szczegóły. No właśnie, te krawędzie to największy wróg nasz, nie żadna tam lawa. Lawa to przy okazji nas zabije. Możemy także, jak widać, odbijać się od ściana, by wyrobić prędkość, aczkolwiek... No jest to oczywiście dość ryzykowne. No i znowu wylądowałem na tej krawędzi, co oznacza natychmiastowy zgon. Niestety. Nie, jakoś mi się wydaje, że normalnie jak gramy... Jakieś jady rzymskie, to jest łatwiej od krawędzi skoczyć. Nie wiem, co tak jakoś mi przeszkadza tutaj. Okej, ale zobaczmy, jak tam combo. Wow! Wydaje mi się, że było jeszcze No Way. Nie, czy No Way nie było przypadkiem najlepsze. A było jeszcze chyba Extreme! No nie powiem dokładnie w kolejności. Kiedyś się grało więcej Icy Tower, teraz już niezbyt. O, znowu. No nie wiem, naprawdę nie wiem, na jakiej to zasadzie działa, że mi nie podskoczy. Tutaj to jest zyłem znowu z tą krawędzią. Chyba jednak good to jest najniższa, bo tak mało nabiłem i good jest. Znaczy może w ogóle nic nie wyskoczy się, a to trzeba naprawdę mało nabić. Thank you.
No jak widać, skoczyłem mimo iż wyglądało tak, jakbyś nie mógł skoczyć. To jest w sumie chyba dobre. W sumie nie pamiętam, co się działo, jak już się było tak naprawdę wysoko, tak po 1000 chyba się zapętlała po prostu grafika. A nie powiem na 100%, bo jak już mówiłem, dawno nie grałem. No i samemu nie dotarłem tak wysoko. Okej. Spróbujmy jeszcze raz. Za chwilę się stanie nieuniknione. O tak, nie wiem, czy to w tym miejscu akurat, czy po prostu, że tak czas się odliczył, chyba raczej to drugie, no bo po prostu akurat tak skaczę mniej więcej na tym samym poziomie, że idealnie w tym miejscu gdzieś mniej więcej. Na razie nie próbuję kombo, tylko żeby dotrzeć do tego 400, zobaczyć co tam jest. Wow! Dziwnie to wygląda, ale ma swój klimat, myślę. No jak widać, lawa mimo wszystko tak się dostosuje do nas, jeżeli będziemy mieć jakieś super duper kombo i wyskoczymy nie wiadomo gdzie na Mare Santo, to i tak nas złapie. Swoją drogą dopiero teraz zauważyłem taki efekt. Ale dobra, no i co, no i czy jakoś to zapamięta wynik, czy nie? A możemy przy okazji sprawdzić, o właśnie jak widać punkty sobie możemy odjąć nawet. No i dobra, załóżmy, że... wychodzi tu. Nie chciałem buraczka, ale dobra. No, nie zapamiętało mi wyniku, nie wiem dlaczego. No dobra, myślę, że to byłoby na tyle. Przyjemna minigra. Tylko właśnie nie wiem do końca, czemu tego wyniku nie ma. Chyba, że jakoś to inaczej miałem wyjść stąd. Nie wiem, szczerze mówiąc, w każdym bądź razie, no. Dobra, pakiet pozdrowień. Foxy, Timok.pl, Halo's Games, Mr. Jalapeno, Maciej Tomanek, Kalibrutkowski, Jakub Mistrz, SMai882, Mafandabi, JoyGuardXT, SXMai865, Fireflower11, Fake, Satebr4, Jakub1986, Mozi Szalony, Krzysiu YouTube, Skompon221, Dolarek, PVZ, Pikachu150, Demus, Samy Gaming, KNPL, Dawid, Kisiel153, Rzeźnic, Blaviken, Mech, Kuba, Quiz, PolnerSOX, Dzianoś, Dokurodesen. No dobra, to byłoby na tyle. Bardzo fajna minigra, fajnie byłoby jakbym miejsce przemieszczał, dodał jeszcze jakieś minigry. Oczywiście nie mówię, że musi. No i cóż, ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!